W ramach działalności Sonowy mamy także fundację Hear the World, o której pewnie już słyszeliście. I właśnie z ramienia tej fundacji miałam okazję uczestniczyć w programie w Gwatemali, który odbył się we wrześniu tego roku. Fundacja zajmuje się profilaktyką słuchu, szerzeniem świadomości na temat problemów ze słuchem i pomocą osobom, które mają ubytek słuchu, przede wszystkim dzieciom na całym świecie. Do tej pory fundacja uczestniczyła już aż w 90 programach w 39 krajach na całym świecie. Więc rzeczywiście ta pomoc jest ogromna. W tym roku były to aż 24 programy. I bardzo chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czego doświadczyłam w Gwatemali, na czym polegało nasze zadanie jako całego zespołu, no i czym ja konkretnie musiałam się tam zająć. W programie brało udział 5 wolontariuszy z Sonowy, w tym 3 protetyków słuchu, fotograf i ja jako specjalistka od marketingu. I wspólnie z lokalną fundacją Sonriza z KS Kuchan przeprowadzaliśmy badania słuchu. Dzieci ustawiały się w kolejce do badania otoskopowego, a następnie w klasach organizowaliśmy takie pokoje do przeprowadzania badań słuchu. Zwykle w każdej klasie było 5 stanowisk do przeprowadzania badań. Jeżeli u jakichś dzieci stwierdziliśmy zanieczyszczenie uszu, było od razu kierowane na płukanie. Z kolei te dzieci, u których takich problemów nie było, szły prosto do jednej z klas po to, aby poddać się testowi słuchu. Pomimo tego, że wolontariusze nie znali języka hiszpańskiego, doskonale sobie radzili w dogadywaniu się z dziećmi. Moim głównym zadaniem było przygotowanie materiałów marketingowych dla tej lokalnej fundacji Sonriza z KS Kuchan, broszury, którą możecie zobaczyć na zdjęciach, a także plakatów, które mają pomóc w zbiórce funduszy na rzecz działania tej fundacji. Oprócz tego byłam także przeszkolona do przeprowadzania testów słuchu, dzięki czemu mogłam wesprzeć protetyków i samodzielnie przebadać kilkadziesiąt dzieci, co było źródłem dużej satysfakcji. Dla dzieci to była duża przygoda brać udział w takich testach. Przez cały dzień nie odbywały się lekcje. Była to naprawdę duża atrakcja. Oprócz tego, że badaliśmy dzieci, mieliśmy szansę także w jednej z miejscowości przebadać lokalną społeczność indiańską. U większości z tych osób niestety wykryliśmy niedosłuch. To było dla tych ludzi pierwsze zetknięcie się z jakąkolwiek służbą zdrowia. Jednak pocieszające jest to, że każdy z nich wrócił do domu z aparatem słuchowym odpowiednio dopasowanym przez specjalistów. No i właśnie te dopasowania były chyba rzeczą, która zrobiła na nas wszystkich największe wrażenie. To było coś niesamowitego zobaczyć, jak dzieci słyszą po raz pierwszy głos swoich rodziców czy muzykę. Zobaczcie sami, jak to wyglądało na przykładzie tych kilku nagrań. Te amo. Największą nagrodą za pracę, którą wykonałam podczas tego wyjazdu, była właśnie możliwość zobaczenia reakcji dzieci na pierwsze usłyszane dźwięki. Było to coś niesamowitego. Żadne z nas nie ukrywało wzruszenia i płakaliśmy razem z rodzicami tych dzieci. Każdemu z Was życzę przeżycia czegoś takiego. Mam nadzieję, że cała ta historia zachęci Was do wzięcia udziału w kolejnych programach. Projekty realizowane są w różnych krajach, jednak wymagana jest znajomość angielskiego po to, żeby móc swobodnie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu, aby móc po prostu wykonywać tam swoje zadania, więc to jest jedyny warunek. Protetycy są poszukiwani przez cały czas do różnych lokalizacji, więc nie wahajcie się, tylko aplikujcie. Możecie aplikować poprzez formularze, które są do nas rozsyłane na skrzynki mailowe. Wszelkie koszty wyjazdu związane zarówno z przelotem, zakwaterowaniem, wyżywieniem są pokrywane przez firmę. Nie musicie też martwić się o sprawę urlopu. To jest traktowane jako wasz czas pracy. Także gorąco zachęcam. To było niesamowite doświadczenie, jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu i mam nadzieję, że też będziecie mieli okazję czegoś takiego spróbować.